Witam towarzysze w czwartek 10 października i dzisiejszy film rozpocznę od pochwalenia mojego syna pierworodnego Mikołaja, gdyż moja żona rozmawiała dzisiaj z wychowawczynią Mikołaja w przedszkolu i bardzo mojego synka chwaliła. Kilka słów może najpierw na temat przedszkola, w którym mój syn się uczy. Otóż, jak pewnie wiecie, mieszkam na paryskich przedmieściach w departamencie Val-de-Marne. Jest to południowy wschód od Paryża. No i pierwsza rzecz, jaką chciałbym powiedzieć na temat szkoły, w której Mikołaj się uczy, jest to szkoła połączona z przedszkolem. No i kiedy Mikołaj zaczął tam chodzić rok temu, to były trzy klasy po 23 klasy i w każdej klasie było 20 dzieci. W tym momencie są dwie klasy, gdyż po prostu w ramach oszczędności tutaj zafundowanych przez Macrona jedną klasę zlikwidowali i dzieci w klasie jest więcej. No ale nie to jest tutaj w tym momencie najważniejsze. Otóż my zawsze baliśmy się o edukację Mikołaja ze względu na fakt, że rozmawiamy w szkole po polsku, w domu rozmawiamy po polsku. No i w żłobku, jak był Mikołaj, no to panie zwracały uwagę, że Mikołaj ma problemy językowe. To znaczy, rówieśnicy Mikołaja lepiej rozumieli, więcej rozumieli, więcej mówili, jeśli jeszcze w żłobku tam można mówić o jakiejś rozmowie, no. Ale w każdym razie sugerowały, że Mikołaj jest opóźniony troszkę językowo. No i tutaj i ja, i moja żona od dłuższego czasu, przynajmniej od kiedy poszedł do szkoły, ale właściwie moja żona to już wcześniej robiła, to znaczy czytamy mu bajki w języku francuskim, a od momentu, kiedy poszedł do szkoły, to czytamy mu te bajki tak syryjnie, no bo ja chodzę do biblioteki, to dla siebie wezmę jedną czy dwie książki, dla Mikołaja biorę 15. No. Więc tak, dostaję takich 15 książeczek dla dzieci. Głównie to moja żona mu je czyta. No ale tych bajek to mu moja żona przeczytała, no nie wiem, setki. No i okazuje się, że jeśli chodzi o jakieś tam zrozumienie takich programu nauczania, który jest w przedszkolu, czyli jakieś tam nauka liter, nauka cyfr, jakieś tam składanie sylab i tak dalej, no okazuje się, że mój syn jest najbystrzejszy, że on pani powiedziała, że on za każdym razem jako pierwszy tam się zgłasza, rozumie i tak dalej, i tak dalej. Bardzo tutaj jestem z mojego synka dumny. No ale cóż, no żeby tak no się nie podniecać tą informacją, no to trzeba jakby tutaj uwzględnić dwa czynniki. Pierwszy czynnik jest taki, że tutaj, gdzie mieszkam, a właściwie trzy czynniki. Po pierwsze, Mikołaj chodził do żłobka, my to nazywamy żłobek, ale tak naprawdę to się nazywa MAM, czyli Maison Assistance Maternelle, czyli to są takie, można to określić mianem prywatnego żłobka. No i Mikołaj był przypisany do takiej pani, która miała tylko 4 dzieci, a łącznie tych pań było 4 i tam było 16 dzieci. Było 16 dzieci, które bawią się razem. No ale
na każde dziecko była, do każdego dziecka była przypisana jedna pani. Więc widzicie, no jak tutaj, że tutaj w szkole jest 1 do 28, a w żłobku było 1 do 4. Szkoła jest za darmo, tylko za jedzenie trzeba zapłacić. Żłobek jest płatny, no i też pewnie też, no, inna była ta, z innymi dziećmi, w cudzysłowie, Mikołaj rywalizował w żłobku, a z innymi rywalizuje w szkole bezpłatnej. W każdym razie raczej dzieci, no, najprawdopodobniej dzieci, z którymi chodził do żłobka, no, wywodzą się z rodzin troszkę lepiej sytuowanych tak statystycznie niż dzieci, z którymi Mikołaj chodzi do szkoły. Więc jeśli chodzi o szkołę, no to, no, Mikołaj nie jest jedynym dzieckiem z emigracji, no. No właściwie można by powiedzieć, że Francuzi są mniejszością etniczną. Właściwie nie wiem, czy w szkole Mikołaja jest jakikolwiek Francuz rodowity. No, no bo tam na tym zdjęciu klasowym to... A najlepszy, najlepszy kolega Mikołaja też jest z Europy Wschodniej. Łącznie białych dzieci tam w jego klasie to jest chyba 4 na 28. Białych nie znaczy Francuzów, no. No ale nie wiem, może jest tam 10%. Kiedy ja mówię Francuzów, to tutaj chodzi o tą taką, o ten taki stereotyp Francuza sprzed 50 lat. Bo wiadomo, że większość tych dzieci, no to ich rodzice mają obywatelstwo francuskie, no ale tak kulturowo od tego systemu edukacji francuskiej, no nie do końca muszą być jakoś z nim związani. No, no dobra, no efekt jest taki, no, że najprawdopodobniej tutaj Mikołaj się wybija na tle dzieci, które tam mają rodziców z Afryki. Jakichś tam rodzin, gdzie, no, ten taki nacisk na edukację czy jakiś tam wysiłek intelektualny jest dużo mniejszy. Rodzin wielodzietnych, gdzie po prostu, no, rodzice idą na łatwiznę i włączają dzieciom telewizję. I najprawdopodobniej w jakimś takim, gdyby wśród tych dzieci przeprowadzano test, nie wiem, kto najlepiej posługuje się francuskim slangiem albo francuskimi wulgaryzmami, to Mikołaj mógłby w tym teście wypaść najgorzej, no. Ale ponieważ akurat moja żona kończyła romanistykę i czyta mu takie raczej materiały, no, typowo edukacyjne, no to jest taki paradoks, że dziecko, które ma ojca Polaka, robotnika, który mówi po francusku, ale ze strasznie brzydkim akcentem, ale ma ojca, który jednak, no, kultywuje jakieś tutaj, no, jakieś takie przywiązanie do rozwoju intelektualnego. Nagle się okazuje, że kiedy trzeba tutaj, no, wykazać się jakąś tam znajomością słowa pisanego, to Mikołaj wymiata. Więc miejmy nadzieję, że będzie te umiejętności rozwijał i przede wszystkim, że on tych umiejętności nie straci, kiedy wróci do Polski. No w tym momencie Mikołaj jest w pełni dwujęzyczny, jeśli chodzi o wypowiadanie się. Ale wiadomo, no nie umie jeszcze czytać ani po polsku, ani po francusku. Dobra, więc taka informacja, no.
Nie wiem, czy kogoś. Czy ja powinienem zaśmiecać kanał o charakterze politycznym takimi informacjami, że chwalę się moim synem. No ale w sumie tak, no. Czym ja się mogę chwalić? No, pieniędzy nie mam, dobytku nie mam, osiągnięć politycznych nie mam. No przynajmniej pochwalę się dzieckiem. Zwłaszcza, że no, w pewnym sensie no jest to jakaś tam. Jest to jakaś tam rzecz także o charakterze politycznym, no. Bo dożyliśmy takich czasów, jakiejś takiej moralnej degrengolady, że część środowisk, nazwijmy to lewicowych, uważa, że dzieci, że posiadanie dzieci to jest jakiś tam relikt, że to jest reakcyjne, konserwatywne i coś tam. I ogólnie strasznie się tutaj właśnie. No jest taki nurt feminizmu, no, że właściwie no, nienawidzę, że wychowywanie dzieci to jest ucisk kobiet, czy rodzenie, że cała ta sprawa z aborcją także tu wchodzi, no więc są osoby powiązane z lewicą, które się chwalą ilością aborcji dokonanych, no to ja dla równowagi pochwalę się tym, że mam syna, który jako obcokrajowiec został we francuskiej szkole doceniony jako dziecko, które najlepiej ogarnia język literacki francuski. Na poziomie oczywiście przedszkola, no ale. Ale jest to coś miłego. Dobra, towarzysze, dzisiaj opowiem wam o temacie, na który wpadłem jakiś tydzień temu, tak od tygodnia słucham na ten temat. Chodzi o kwestię, o historię islamu. O historię islamu, a konkretnie chodzi tutaj o kwestię Jerozolimy, bo to jest jakby mamy tę wojnę na Bliskim Wschodzie. Mamy tą zbrodniczą działalność państwa Izrael i sponsorów Izraela, no bo tutaj nie zapominajmy, że co prawda bezpośrednio rozkaz bombardowania Gazy czy Libanu wydaje Netanyahu. No ale broń, którą zrzuca, jest produkowana w Europie i w Stanach Zjednoczonych. I pośrednio wszyscy tutaj i na to ponosi w pełni odpowiedzialność za zbrodnie, czy to w Gazie, czy to w Libanie, czy w innych miejscach, gdzie najprawdopodobniej Izrael w najbliższym czasie zaatakuje. No jest ta kwestia Jerozolimy. No dlaczego właściwie Palestyńczykom, czy w ogóle muzułmanom zależy na Jerozolimie? No dlaczego oni nie mogą odpuścić? No i jakoś właśnie trafiłem na serię takich podcastów dotyczących historii islamu. I tam jest ten temat wytłumaczony. Co prawda on to jest przedstawiony jako taka, no troszkę w ramach jakiejś takiej teorii spiskowej, prawdziwa historia islamu i tak dalej, że się coś tam ten. No ale mimo, że jakby cel tego podcastu to jest taki, no raczej, no, on przedstawia historię islamu, żeby ten islam krytykować. No ale jednak no, są tam pewne fakty, które wydaje mi się są ciekawe i warto się nad nimi jakoś tam. No warto je znać po prostu, te rzeczy. Więc główna teza tego typa, którego słucham, jest taka, że islam, który dzisiaj znamy, to jest wynalazek, który powstał mniej więcej 200 lat po
200 lat od śmierci Mahometa. W pewnym sensie jest to jakaś tam analogia z chrześcijaństwem, że to też jest jakby, no, że chrześcijaństwo, jakie znamy, przynajmniej to w wydaniu katolickim, no to jest wynalazek Konstantyna, bodajże 319 rok, czyli to jest no prawie 300 lat po śmierci Chrystusa. Widzimy tutaj, no, że mamy jakieś tam wydarzenia, nazwijmy to historyczne, czy takie około historyczne, które są podstawą do stworzenia, do skodyfikowania jakiejś religii o charakterze państwowym, które czerpią inspiracje z tych wydarzeń sprzed kilkuset lat. Więc tak to jest. No i dobra. O co tutaj chodzi z tą Jerozolimą? Więc jakby teza jest taka, że... Bo pojawia się pytanie, jak to w ogóle się stało, że Arabowie w ciągu... No pojawili się znikąd i w bardzo krótkim tutaj okresie czasu dokonali bardzo dużych podbojów. A więc Bliski Wschód i Północna Afryka. Więc oficjalna wersja jest taka, no, że oficjalna w sensie ta muzułmańska wersja jest taka, no, że tutaj właśnie Mahomet był natchniony przez Boga, stworzył nową religię, no i ci Arabowie tutaj właśnie te wojska arabskie szły z tą religią, no i tam wchodząc w nowe tereny, tam ludzie przyjmowali tą religię. Więc teza tego typa, którego ja słucham, jest zupełnie inna, a więc, że Arabowie w VII wieku dokonali ekspansji nie dlatego, że mieli inną religię, bo jakie były wtedy dominujące religie na Bliskim Wschodzie? Były dwie. Było chrześcijaństwo, reprezentowane przez Bizancjum, bo mamy tutaj kilkaset różnych sekt chrześcijańskich, ale tam oficjalnie, no to o tą oficjalną wersją chrześcijaństwa to był ten kościół z Bizancjum. Więc to była jedna religia ważna. Druga ważna religia to jest ten zoroastryzm z Persji, z Iranu. Więc mamy dwie duże religie, a tu nagle pojawia się islam. I w ciągu tam kilkunastu lat, no, nie tylko militarnie pokonuje dwa duże państwa, ale jeszcze religia reprezentowana przez Arabów, no to tam zwycięża także. I ludzie przejmują tą religię. Więc teza jest taka, że sukcesy Arabów militarne wynikały z dwóch czynników. Pierwszy czynnik to długotrwała wojna pomiędzy Bizancjum a Persją, i że po prostu, no, to była tak długa wojna, że obie te państwa się zmęczyły tą wojną i to w pewnym sensie ułatwiło ekspansję Arabów, że kilkanaście lat wcześniej Arabowie nigdy by nie pokonali ani Bizancjum, ani Persji. Ale Arabowie weszli w taki moment, kiedy akurat obie te państwa były wyniszczone wzajemną wojną. W pewnym sensie jest to podobna historia do powstania tych państw w Europie Wschodniej po I wojnie światowej.
że po pierwszej wojnie światowej nagle powstaje Polska, kraje bałtyckie i tak dalej, różne państwa na gruncie na trupie monarchii habsburskiej, że to wszystko mogło powstać dlatego, no bo tam mocarstwa ze sobą walczyły i się wzajemnie wyniszczyły. No ale to nie jest jedyny powód, dla którego Arabom się to udało. Przede wszystkim to nie tłumaczy, czemu w ogóle dla Arabów ważna jest Jerozolima. No i tutaj ten rzeczywisty powód jest taki, no, że Arabowie w momencie właśnie w tym VII wieku, oni wyznawali jakąś tam wersję chrześcijaństwa. Wersję chrześcijaństwa, która była opozycyjna wobec wersji lansowanej przez Bizancjum. No i ten spór dotyczył tej Trójcy Świętej. No. A więc, że Bizancjum lansowało tezę, że Jezus jest, nie, że Bóg jest w trzech postaciach, a więc jest równocześnie Ojcem, Synem i Duchem Świętym. A ci Arabowie prezentowali wersję, że nie. Nie będę się wdawał w szczegóły teologiczne, nie o to tu chodzi, no ale w każdym razie chodzi o to, że w momencie, kiedy Arabowie dokonywali podboju, i oni głównie dokonywali podboju kosztem Bizancjum, to ten podbój nie był podbojem o charakterze religijnym, że nagle tutaj, tylko to był podbój, że ci ludzie, którzy byli poddanymi Bizancjum, widzieli w Arabach innych chrześcijan, po prostu innych chrześcijan, którzy mieli pewne plusy w stosunku do Bizancjum. No przede wszystkim chodzi tutaj o kwestie podatkowe, no, że Bizancjum strasznie ściągało z ludzi te podatki. A Arabowie byli od tej strony bardziej jacyś tacy, no bardziej sympatyczni. I to były, więc to jest ta tajemnica ich sukcesu, że mieli tanie państwo, które nie prowadziło ekspansji ideologicznej, bo ono po prostu reprezentowało w pewnym sensie tą samą ideologię, co tamci, których podbijali. Dobra, więc teraz jest pytanie, co się składa na dzisiejszy islam? I dlaczego doszło do tej, no, ewolucji islamu. Więc dzisiejszy islam składa się z takich trzech części składowych. Pierwsza część składowa to jest chrześcijaństwo właśnie. No i tutaj dowody na to jest to, że tam, nie wiem, Jezus pojawia się w Koranie wielokrotnie. Mohamed w Koranie pojawia się chyba tylko 4 razy. Jedyną kobietą taką, która jest przedstawiona w sposób taki, no, bez skazy w Koranie, jest Maria, Matka Jezusa. I takich właśnie rzeczy, gdzie jest ta właśnie skopiowane te chrześcijaństwo, jest mnóstwo. Czemu oni się do tej Jerozolimy tak
Czemu dla nich Jerozolima była ważna? Otóż tam jest jakaś kwestia związana z tym, że ta sekta arabska wierzyła, ona miała, to było takie, to był taki melanż judeo-chrześcijański. A więc z jednej strony uznawali Chrystusa, jak wzięli to od chrześcijan, z drugiej strony od Żydów przejęli to, że przyjdzie jakiś prorok, Mesjasz przyjdzie, który coś tam. I oni, dla nich była bardzo ważna ta kwestia właśnie siedzenia w Jerozolimie, w której siedzieli tam właśnie przez długi czas. Bo oni głosili taką wersję, że jak coś tam zrobią, no to Chrystus zmartwychwstanie i przyjdzie jako Mesjasz. I ta wersja się spełniała, no, działała przez kilkadziesiąt lat. No. Przez kilkadziesiąt lat, aż w końcu nastąpił bunt w Jerozolimie przeciwko Arabom. I mówię, no kurwa, mówiliście, że Chrystus zmartwychwstanie i przyjdzie jako Mesjasz, a to nie nastąpiło, no, więc wy ściemniacie. I wtedy dopiero pojawiła się konieczność znalezienia jakiejś nowej ideologii, która uzasadniałaby dominację militarną i polityczną Arabów. Wtedy wymyślono islam i wtedy stworzono Muhameda. Bo ogólnie Muhammad to nie jest imię. My nie znamy imienia Muhammada. Muhammad to jest tytuł. To jest jakiś tam odpowiednik jakiegoś księcia w świecie arabskim. No więc tam mnóstwo ludzi jest Muhammadami. No. Także chyba... No nieważne. Pierwszą tą częścią składową islamu jest ta sekta judeo-chrześcijańska, która właśnie wierzy w zmartwychwstanie Chrystusa ponowne i koniec świata, coś tam. Druga rzecz, która jest w islamie, która nie ma z tą pierwszą rzeczą nic wspólnego, to jest kwestia jakichś tam pogańskich, politeistycznych wierzeń arabskich występujących w Arabii Saudyjskiej. A więc wszystkie te sprawy związane z tym wielkim czarnym kamieniem, tym Kaaba, tam te. Jest mnóstwo różnych takich zwyczajów typowo arabskich, jakichś takich kwestii, które są tam wplątane w dzisiejszy islam, które po prostu są przejęciem tych starych zwyczajów arabskich. No i w końcu jest trzeci i najważniejszy składnik dzisiejszego islamu. To jest islam jako narzędzie polityczne tworzone przez tych, jak mu tam, Sasanidów chyba oni się nazywają. Sasanidów czy Abbasydów, no już mi się pomyliło. No. No w każdym razie chodzi tutaj o nowe państwo, które powstało jakiś czas później. Właśnie ze stolicą w Bagdadzie. To było potężne państwo i to państwo zaczęło masowo właśnie tworzyć ideologię. I oni i wszystkie te sprawy dotyczące wojny, dżihadu, mordowania za wiarę, tych wszystkich obietnic, to wszystko, za co ludzie się albo nie lubią islamu, albo boją się islamu, jakby cała ta taka militarna sprawa związana z islamem, to jest wkład tamtych, to jest późniejszy wkład. A więc to właśnie, że dla... No bo oni mieli... Oni stworzyli takie realne państwo, bo te państwa arabskie, które tam wcześniej istniały, to one były jakieś takie, no...
niespecjalnie scentralizowane, tam te podatki były luźne i to była raczej taka prowizorka. No. Prowizorka jakichś tam klanów arabsko-beduńskich, no, takich koczowniczych. A tutaj pojawiło się, bo tutaj jest jakby no pewna ta zmiana cywilizacyjna, no, że w tamtym świecie właśnie bliskowschodnim istniał odwieczny konflikt pomiędzy mieszczukami a tymi z pustyni. No. I ci z pustyni to raczej byli tacy anarchiści, no, tacy, co tam niespecjalnie jakoś tam ich interesowały takie państwo scentralizowane, że jest jakaś tam administracja, jakaś stolica, jakieś podatki i tak dalej. Jest tam jakiś gang tych właśnie na wielbłądach, który od czasu do czasu gdzieś się pojawi, zbierze haracz. Haracz niezbyt wysoki i wszyscy są zadowoleni. No. A ci pierwsi Arabowie to nawet nie mieli jakiejś takiej potrzeby, nie wiem, otaczania się luksusem i tym wszystkim. No, natomiast jak już powstało tamte państwo tych Abbasydów, no to oni, to było takie, no wszystko to, z czym walczyli ci Arabowie na początku, czyli jak oni walczyli z Bizancją, to walczyli z takim właśnie scentralizowanym państwem, to oni stworzyli właśnie takie scentralizowane państwo i trzeba było stworzyć, no, zmodyfikować ten tutaj, no, tą doktrynę. No i właśnie w tym zaczęto modyfikować Koran. Koran, który powstał na gruncie tych ksiąg judeochrześcijańskich. No i zaczęto tam różne rzeczy wykreślać, różne rzeczy dopisywać. No i przede wszystkim zaczęto w to dodawać Mohameda. Więc tamci twierdzą, że no, nie ma żadnych źródeł z czasów Mohameda potwierdzających, że w ogóle istniał ktoś taki jak Mohamed. Że najprawdopodobniej no, cała ta historia jest tam jakoś no, z takiego historia gościa, który, genialnego gościa, który zjednoczył plemiona arabskie bo był natchniony przez Boga, no, że to wszystko ściema, no. Że owszem, te plemiona arabskie jakoś tam zaczęły dokonywać tego podboju, ale było to jakoś tam bardziej nie dlatego, że tutaj pojawił się jakiś jeden geniusz, który ich zjednoczył, tylko raczej no jakoś tam w wyniku tam kryzysu tego tych państw, które tam istniały. Problem jest z tym Koranem taki, że jest to dokument bardzo trudny i on jest bardzo trudny dlatego, no bo właśnie no jest w tym Koranie są właściwie trzy różne tradycje, które w dodatku zostały zredagowane w sposób niespecjalnie jakoś tam logiczny. A więc z jednej strony można tam znaleźć jakby rzeczy kopiuj wklej z tej tradycji judeochrześcijańskiej i to załóżmy no, ludzie wychowani w Europie bez problemu zrozumieją. Z drugiej strony pojawiają się te wątki typowo arabskie właśnie dotyczące jakichś tam
wojen klanów tych arabskich, to tego nikt nie wie. To są jakieś rzeczy w ogóle ahistoryczne, że nikt poza światem arabskim nie słyszał o jakichś tam gangach arabskich, które między sobą coś tam robią. No. Więc tam trudno właściwie jakoś to połączyć z czymś innym. No i w końcu jest ta redakcja dokonana przez tych Abbasydów, która co prawda jest prosta, no bo tutaj jest jakby cel jest taki, żeby no, scentralizować tą ideologię, tak żeby tutaj ta ideologia służyła nowemu państwu. Ale równocześnie no, ta redakcja jest zrobiona no, w taki sposób bardzo, bardzo no, prostacki, no, że tam od tego momentu no, to właśnie pojawiają się jest ta święta księga, Koran, i to jest samo słowo Koran nie jest z języka arabskiego, tylko z języka syriak. Nie wiem, co to za język, pewnie syryjski, no, bo to po francusku słucham. Czy może asyryjski, no. No i tam mnóstwo tych słów właśnie w Koranie weszły następnie do języka arabskiego i to są zapożyczenia albo z hebrajskiego, albo z tego syryjskiego. No i zaczęto, i żeby jakoś łatwiej było przyswoić ludziom, zrozumieć o co tu chodzi, no bo tutaj jest jakby jakiś taki tekst, pomieszanie z poplątaniem wszystkiego, no to zaczęto tworzyć takie teksty alternatywne, przypominające troszkę strategię chrześcijańską w średniowieczu, to znaczy, że zaczęto ze względu na fakt, że trudno było wytłumaczyć w Europie niepiśmiennej jakieś tam rzeczy dotyczące Izraela i Biblia jako dokument ideologiczny nie spełniał swojej roli, to zaczęto w Europie średniowiecznej właśnie sprzedawać te farmazony chrześcijańskie w ramach tych tekstów hagiograficznych, a więc, że jest jakiś tam święty dokonujący cudów, no i właśnie spisując losy świętego możemy wytłumaczyć doktrynę chrześcijańską. No i Arabowie, czy ci Abbasydzi zaczęli robić to samo. A więc spisywali, po pierwsze zaczęły powstawać całe tutaj księgi i jakieś dotyczące biografii samego Mohameda. I jakieś pełno różnych szczegółów, jakichś takich rzeczy, rzeczy, które no jakby z perspektywy dzisiejszej moralności są mocno kontrowersyjne. No. Tam jakaś kwestia, no nie wiem, że tam Mohamed miał właśnie, poślubił Aiszę jakąś, która tam miała lat tam 9 chyba bodajże i jakieś takie rzeczy, no więc, no ale mnóstwo różnych takich historii, po pierwsze dotyczących samego Mohameda, po drugie dotyczące wszystkich innych postaci, które w tym Koranie jakoś występują, więc no ale jednym głównym celem tego wszystkiego to jest tutaj ta kwestia polityczna, no, że Arabowie zdobyli władzę polityczną na Bliskim Wschodzie. Szerzyli bajeczkę, że oni są tutaj dlatego, bo z jakichś tam względów niedługo zmartwychwstanie Chrystus. Kilkadziesiąt lat później pojawił się kryzys ideologiczny, bo ten Chrystus nie przyszedł i musieli zupdate'ować swoją ideologię. No. No bo tutaj naród się domagał, żeby ten
No my znamy takie historie, no jak tam, nie wiem, Leszek Balcerowicz w latach 70. i 80. wykładał marksizm-leninizm, no a później zupdate'ował swoją ideologię i zaczął wykładać liberalizm. No. Więc takie tutaj zmiany są możliwe. No i no jakby z tego względu, jakby ta kwestia dzisiejsza, no, tej walki o Jerozolimę, że tutaj mamy walkę o charakterze narodowo-wyzwoleńczym, a więc, że Palestyńczycy żyli tam 100 lat temu i zostali wypchnięci przez Żydów, i walkę o charakterze narodowo-wyzwoleńczym to ja popieram. Bo ci, którzy zostali wygnani z tych terytoriów Izraela i tam błąkają się po jakichś obozach dla uchodźców, no to mają prawo powrotu tam, skąd zostali wygnani. Oni czy ich rodzice. No ale z drugiej strony no jest ta motywacja religijna, no, że my tutaj koniecznie musimy siedzieć w Jerozolimie. Dlatego, no bo Jerozolima jest świętym miastem islamu. No. A jest świętym miastem islamu dlatego, no bo w VII wieku Arabowie wierzyli, bo w VII wieku Arabowie byli chrześcijanami tak naprawdę, czy jakoś tutaj. No w każdym razie, no... jakby tu powiedzieć, ta motywacja religijna, żeby walczyć o Jerozolimę w przypadku Palestyńczyków jest strasznie słaba, no. Jest strasznie słaba, więc jeśli należy popierać Palestyńczyków, no to ze względu na te kwestie narodowo-wyzwoleńcze, a nie ze względu na te właśnie kwestie religijne, które, no jak właśnie się człowiek w to wgłębi bardziej jakoś tak, no to widzi, że to jest, no... Znaczy w sumie to nie odkrywa nic nowego, no, że tutaj, no nie wiem, ludzie wychowani w tradycji chrześcijańskiej wiedzą, że tutaj cały katechizm katolicki to jest manipulacja cesarza rzymskiego Konstantyna, który postanowił, że sobie stworzy, że ponieważ ma państwo wieloetniczne, które przez to, że jest wieloetniczne, no to jest łatwe do rozwalenia, no to potrzebuje jakiejś religii o charakterze uniwersalnym, która by te wiele różnych nacji mieszkających w Rzymie połączyła. I sobie wskazał palcem jakąś tam sektę z Palestyny. A, dobra, ci tutaj prezentują wartości uniwersalne, że każdy właściwie, no... obywatel Rzymu może być chrześcijaninem bez względu na tutaj różnice językowe i kulturowe, i więc należy chrześcijaństwo popierać, no. Ale równie dobrze ten Konstantyn mógł sobie wybrać jakąś inną religię. Tych religii w tamtym czasie w Rzymie było mnóstwo, no. A po prostu decyzja jednego człowieka zaważyła, że z kilkudziesięciu różnych sekt dostępnych na religijnym rynku w Cesarstwie Rzymskim akurat karierę zrobiło chrześcijaństwo. No i w pewnym sensie dzisiejsza kariera islamu, że jest to, no, religia wyznawana przez ponad miliard ludzi na świecie, no to to jest w tej wersji, w jakiej my to dzisiaj znamy, to jest to kwestia, no, władzy politycznej w Bagdadzie, która po prostu, no troszkę tutaj marksizm się sprawdza, no, że ideologia klasy panującej jest ideologią panującą. No.
musieli stworzyć jakąś ideologię, no, że nie wystarczyła im po prostu sama władza. Ta władza, żeby była trwalsza i żeby przede wszystkim to państwo dobrze funkcjonowało. No bo tutaj jakby jest ta kwestia, że ten taki militarny charakter islamu właśnie, że tutaj no, dżihad, umrzesz w walce z niewiernymi, to pójdziesz do nieba i będziesz miał 70 dziewic i ogólnie będzie fajnie. No to jest jakiś taki czynnik, no, że bardzo łatwo mobilizować żołnierzy, no, jakim się wciska taki kity, no.